Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Jezus Chrystus przyszedł na świat. Około 1990 lat temu Jezus Chrystus, Syn Boży, zmarł na krzyżu Golgoty. Około 2020 lat temu Jezus Chrystus, Syn Boży, urodził się jako człowiek. Żył w Izraelu przez 33 lata, umarł na krzyżu i trzeciego dnia zmartwychwstał. 40 dni później powrócił do Boga, swego Ojca w niebie. Życie Jezusa Chrystusa na ziemi było więc stosunkowo krótkie, a Jego śmierć niezwykle bolesna. Mimo to zdecydował się przyjść do nas. Dlaczego? On sam daje nam odpowiedź. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzesznych. Bo tak mówi nam Ewangelia Łukasza, 5 rozdział, 32 werset. Syn Boży widział, jak z powodu naszego grzesznego życia nieuchronnie zmierzamy w kierunku Bożej kary. On chciał nas od tego uchronić. Dlatego właśnie przyszedł na ziemię, aby wzywać ludzi do pokuty i nawrócenia. Ja przyszedłem, aby życie miały i obfitowały. Tak powiedział Pan Jezus Chrystus, co jest zapisane w Ewangelii Jana, 10 rozdział, 10 werset. Pan Jezus Chrystus przyniósł nam dar, życie wieczne. Umarł na krzyżu, abyśmy my, którzy zasługujemy na wieczną śmierć, wieczne potępienie, wieczne kary w jeziorze ognia i siarki, czyli my, którzy zasługujemy na wieczną śmierć z powodu naszych grzechów, mogli otrzymać życie wieczne dzięki wierze w Niego, dzięki wierze Jemu, dzięki zaufaniu Panu Jezusowi Chrystusowi. Ja, jak światłość, przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie. Tak powiedział Pan Jezus, co jest zapisane w Ewangelii Jana, 12 rozdział, 46 werset. Ponieważ oddaliliśmy się od Boga, żyjemy w duchowej ciemności. I to życie w duchowej ciemności skutkuje ciężarem, ciężarem sądu. I te słowa, ja, jak światłość, przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności. Nikt, kto wierzy we mnie, jak jest zapisane w Ewangelii Jana, 12 rozdział, 46 werset, to te słowa pokazują, że jesteśmy na takiej podstawie, że mamy podstawę obietnicy Słowa Bożego, obietnicy Pana Jezusa, z której możemy skorzystać. I jest to konieczne, jeśli nie chcemy pójść do piekła. Ponieważ oddaliliśmy się od Boga, żyjemy w duchowej ciemności. Pan Jezus Chrystus przyszedł do nas jako światło, abyśmy wiedzieli, kim naprawdę jest Bóg i jak Bóg postrzega ludzi. Kiedy w Niego wierzymy, kiedy wierzymy Panu Jezusowi Chrystusowi, kiedy ufamy Jezusowi, wychodzimy z ciemności do cudownej Bożej światłości, o czym mówi nam na przykład pierwszy list Piotra, 2 rozdział, 9 werset. Zauważ więc, Syn Boży przyszedł, aby cię zbawić. On oddał za ciebie swoje życie. Czy nie otworzysz przed Nim swojego serca? Tak. Warto to zrobić. Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Tak napisał apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza, 1 rozdział, 15 werset.